Dzień dobry, witam serdecznie naszych widzów, uczestników konferencji, witam serdecznie Państwa panelistów wszystkich. Dziękuję, co mogę powiedzieć. Najpierw chciałem załatwić jedną prywatę, przepraszam do prowadzącego, bardzo dziękuję za porównanie mnie osobiście z instytucją. To mile łechce moją próżność, ale chciałem powiedzieć, że mamy poza mną oczywiście o wiele większych specjalistów w tym zakresie niż ja. W związku z czym mam nadzieję, że panel będzie atrakcyjny. Ja się mogę zobowiązać, że będę starał się obserwować tego czata i jeżeli pojawią się jakieś pytania ze strony uczestników, to postaramy się je zintegrować w naszą dyskusję. Chciałem też zaproponować od razu jedną rzecz, że jeżeli mówimy o ESG, to i myślę, że to będzie odzwierciedlało poglądy nas wszystkich, to będziemy mówili nie tylko o kwestiach takich no, ściśle związanych z klimatem czy ochroną środowiska, ale będziemy po prostu także co do zasady uwzględniali kwestie związane z tymi dwoma pozostałymi literkami, to znaczy S i G, bo o nich się mniej mówi, ale to nie znaczy, że one są mniej istotne, bo jakby z punktu widzenia ustawodawcy na przykład unijnego, to ich ranga jest taka sama. I będziemy się też starali dotykać tych wszystkich kwestii jak najbardziej szeroko. Jeżeli Państwo pozwolą, to może byśmy zaczęli od takiego pytania nieco nawiązującego do tej prezentacji bezpośrednio poprzedzającej nasz panel, to znaczy do pytania o greenwashing, tak? No bo ten tytuł był taki trochę prowokacyjny, czy malowanie trawy, czy nowa rzeczywistość. I ja chciałem zadać w zasadzie wszystkim Państwu takie pytanie, czy Waszym zdaniem ten greenwashing to jest rzecz, którą można spotkać często. Nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie, nie wiem, o opinie czy doświadczenia wasze z waszych miejsc pracy, takie czysto zawodowe, no ale wszyscy odbieramy jakieś sygnały ze świata, oglądamy reklamy, dostajemy oferty różnego rodzaju produktów i usług i w związku z tym też mamy jakieś nasze doświadczenia. Czy ten greenwashing to naprawdę jest fakt, który często już można spotkać teraz, czy to jest takie bardziej zagrożenie na przyszłość? Czy on wynika, nie wiem, waszym zdaniem ze złych intencji, czy po prostu z tego, że zasady tej ESG się dopiero tworzą tak naprawdę, a legislacja jest na tyle obszerna, że całkiem zwyczajnie no nie każdy musi być w stanie się z nią zapoznać tak łatwo i od razu i no to też nie są, powiedzmy sobie, tak najprostsze akty prawne, jakie można spotkać. To może zróbmy w ten sposób, że prosiłbym o wypowiedzi wszystkich z Państwa i może byśmy zaczęli od Pani Marty. Dziękuję bardzo za to pytanie i za zaproszenie do tego panelu. Przyznam, że greenwashing to jest takie bardzo frapujące określenie pewnego zjawiska i chciałam powiedzieć, że może nie tyle mamy do czynienia z greenwashingiem, bo on ma po prostu przeróżne odmiany. Może mieć odmianę social washingu, prawda? Może mieć też odmiany blue washingu. To zależy do jakiego jakie produkty tutaj będziemy brali pod uwagę. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ja myślę, że w ogóle greenwashing jest dość takim bardzo kompleksowym zagadnieniem i wydaje mi się, że on się może po prostu przejawiać na różnych etapach jakby tworzenia oferty, kierowania oferty czy przedstawiania oferty klientom. Stąd można powiedzieć, że no, na ten moment powiedziałabym, że z uwagi na
brak takich konkretnych regulacji, które by nam definiowały, gdzie to zjawisko greenwashingu i na jakich etapach naszej egzystencji w instytucjach finansowych może się pojawiać, jest niezwykle trudne do oceny. Myślę, że na co dzień jako konsumenci, kupując też różnego rodzaju produkty, napotykamy się na różnego rodzaju też zachęcające reklamy, opakowania i myślę, że jesteśmy też poddawani trochę takiej presji, żeby jednak działać ekologicznie i odpowiedzialnie. I myślę, że nieświadomie nasze wybory też są właśnie w ten sposób, no podejmujemy takie decyzje właśnie konsumenckie. Natomiast myślę, że drodzy Państwo, ten greenwashing, on jest obecny, on jest trudno identyfikowalny właśnie z uwagi na brak tych kryteriów takich jasnych i myślę, że jest to niezwykle duże pole do nadużyć, jakie mogą mieć miejsce, ale też chciałam powiedzieć, że pewnego rodzaju sprawdzian też dla rynku finansowego, jeżeli chodzi o zaufanie inwestorów do tego, co jest im oferowane. Ja się przyglądam temu zjawisku. Nasz regulator na ten moment jakby żadnego kierunku takiego nie wskazuje instytucjom finansowym, natomiast oczywiście ESMA ma na swojej agendzie przeciwdziałanie greenwashingowi i należy się spodziewać, że będzie się temu zjawisku jeszcze bardziej przyglądać. Ja bym bardzo sobie życzyła, żeby się tylko nie koncentrować na produktach takich związanych właśnie, produktach inwestycyjnych, ale myślę, że ten greenwashing może być też no, w różnych innych aspektach działalności banków, nie tylko przy produktach właśnie inwestycyjnych, ale też w przypadku powiedzmy kredytów, bądź nawet przedstawiania informacji dotyczących właśnie działań, jakie podejmowają instytucje finansowe. Dla mnie to jest właśnie duży sprawdzian takiej uczciwości rynku finansowego wobec wszystkich interesariuszy. Dziękuję bardzo. To może pan, przepraszam, tak wyczytuję w kolejności, jaką ja widzę na ekranie, więc może teraz pan Andrzej. To właśnie chciałem się w tym momencie odezwać. Bardzo dziękuję za zaproszenie i trochę będę kontynuować ten wątek, o którym, czy jak gdyby tą linię wypowiedzi, którą Marta mówiła przed chwilą. Marta nie dodała, że ma jak gdyby ten background compliance'owy, bo mieliśmy okazję wspólnie pracować. Ja bym trochę porównał dzisiejszą sytuację regulacyjną w obszarze ESG do tego, jak wyglądała sytuacja z aspektami compliance lat temu kilkanaście. Też no, środowisko nie tylko finansowe, ale chyba przede wszystkim finansowe, bo to od tego środowiska to compliance'owość się zaczęła budować. No było podzielone, bo mówiliśmy sobie, że mamy tutaj wymogi prawa i tych wymogów zawsze przestrzegaliśmy. Budowaliśmy w taki sposób umowy, choć wydaje się, że może wtedy zgodność z przepisami nie oznacza tej zgodności dzisiaj, jak pokazują niektóre dyskusje w przestrzeni publicznej. Ale dochodziły do tego elementy compliance. One były trudno mierzalne, trudno weryfikowalne w oparciu o przepisy. Ja pracowałem wtedy w firmie, która mówiła, że ważna jest nie tylko litera prawa, ale też duch prawa. Staraliśmy się ten duch prawa implementować. I dzisiaj, kiedy mówimy o aspektach ESG w naszym działaniu, kiedy mówimy o greenwashingu, to ja się czuję całkiem komfortowo z tym, że instytucje finansowe, które działają na rynku bardzo, bardzo mocno wyregulowanym, działają w oparciu o określone przepisy, czasami wytyczne tych przepisów, czasami przecież sami na różnych forach poszukujemy odpowiedzi na pytanie, co ustawodawca miał na myśli, kiedy tworzył taki czy inny zapis, bo to nie jest do końca jasne i szukamy optymalizacji pozytywnym tego słowa znaczeniu, rozumienia poszczególnych zapisów i szukamy rozwiązań, które pozwalałyby nam w sposób zgodny z intencją ustawodawcy te zapisy realizować. Ja bym wyraźnie podzielił tą część taką finansową, bo uważam, że ona jest dobrze opisana. Osoby, które odpowiadają za podejmowanie decyzji w zakresie zaliczania lub niezaliczania, finansowania lub niefinansowania
niektórych inwestycji jako zrównoważone. Wiedzą, jak należy to robić, działają bardzo zgodnie ze wszystkimi wymaganiami prawa i również ducha tych przepisów. Natomiast Marta zwraca uwagę na te nasze działania konsumenckie, które podejmujemy. I tu myślę, że jest więcej wątpliwości, bo ten obszar jest niedoregulowany. Które produkty mogą się nazywać zrównoważone, które są zielone, które są ekologiczne? Pojawia się coraz więcej certyfikatów, które właściwie każdy może wydawać certyfikat ekologiczności produktu. Jak zweryfikować, czy ten certyfikat jest rzeczywiście wartościowy, czy produkt, który za nim idzie, jest produktem o charakterze zrównoważonym, czy jeżeli mówimy o tym, że produkty te wchodzą w obieg gospodarki, obiegu zamkniętego, to rzeczywiście w takim obiegu funkcjonują, korzystają z odpowiednich półproduktów, z odpowiednich materiałów. No, dla mnie takim przykładem ewidentnego greenwashingu w obszarze detalicznym, sprzedaży detalicznej była kampania jednego z producentów paliw ostatnio, który mówił, że jego paliwa są ekologiczne, bo mają mniejszą zawartość jakichś tam szkodliwych substancji czy mniejszą emisję. No to nadal są paliwa kopalne, których spalanie i pozyskiwanie z nich energii nigdy nie będzie ekologiczne, nigdy nie będzie zrównoważone w takim rozumieniu tego słowa, jakiego dziś używamy. Więc tutaj ten obszar pozafinansowy uważam jest słabiej doregulowany i tutaj niestety pojawiają się i myślę, że przez jakiś czas jeszcze będą się pojawiać elementy greenwashingu, bo to niestety krótkoterminowo niektórym firmom może budować sprzedaż. I tu pojawia się element edukacyjny, czyli to, o czym Irena mówiła we wstępie. Ta edukacja jest bardzo ważna. Nie przepisy i nie za wszelką cenę zrobienie tych przepisów, ale nasza edukacja konsumencka, nasze wybory, nasza świadomość podejmowanych decyzji może doprowadzić do tego, że będziemy wyłapywać takie elementy, będziemy zwracać na nie uwagę, będziemy je uwzględniać w swoich wyborach, w swoich decyzjach. Dziękuję bardzo. To idąc tą kolejnością, którą zaproponowałem na początku, teraz by była kolej na ciebie, Paweł. Bardzo dziękuję. Też Norbert, bardzo dziękuję za zaproszenie do panelu i mogę powiedzieć w tym miejscu, że z Robertem mieliśmy już okazję współpracować w zakresie legislacji dotyczącej ESG i podzieliłbym tutaj zdanie moich przedmówców. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rynek finansowy, regulacje rynku finansowego, zagadnienia dotyczące greenwashingu są nieźle uregulowane. W szczególności mam na myśli tutaj taksonomię, czyli unijne rozporządzenie 2020-852 i tam nawet sobie, z tego co pamiętam, to jest motyw 11 do tego unijnego rozporządzenia, które jak każde unijne rozporządzenie bezpośrednio obowiązuje. Tam polskie tłumaczenie to nie jest greenwashing, ale chyba Norbert miałeś rację, że używasz tego słowa, bo polskie tłumaczenie to jest pseudoekologiczny marketing. No może je on oddaje jak gdyby o co chodzi, natomiast nie wiem, czy to jest takie najszczęśliwsze określenie. W każdym razie w zakresie tego pseudoekologicznego marketingu czy greenwashingu nie widzimy, na rynku ubezpieczeniowym nie widzimy na razie, oby tak było, nie widzimy tutaj takich zagrożeń, nie widzimy nieprawidłowości w tym zakresie. Może dlatego, że właśnie to unijne rozporządzenie, czyli tak zwana taksonomia, dokładnie określa, co jest ekologiczne, a co nie jest ekologiczne. Więc wystarczy dokładnie stosować przepisy, no może nie tyle samej taksonomii, jak ktoś z Państwa śledził te regulacje, to chodzi tam, szczegóły znajdują się w aktach drugiego rzędu, to jest bodajże 400 stron z tego co pamiętam, dokładne określenie co jest ekologiczne, co nie jest ekologiczne,
Stąd wystarczy mniej więcej stosować te regulacje i te produkty finansowe, produkty czy ubezpieczeniowe, czy pewnie, czy również bankowe, no po prostu będą ekologiczne naprawdę, a nie tylko z nazwy. Ja tylko jeszcze może dodam, że tak jak powiedziałem, już współpracowaliśmy i z Norbertem, ale też w ramach tylko Polskiej Izby Ubezpieczeń mamy taki specjalny zespół do spraw zrównoważonego finansowania, gdzie też przedstawiamy Zakładu Ubezpieczeń i rynkowi ubezpieczeniowemu te unijne regulacje i między innymi z tego co pamiętam jakieś jedno spotkanie było w zasadzie poświęcone tylko tym zagadnieniom związanym z taksonomią i z greenwashingiem, także staramy się tutaj nieść ten oświatek, kaganek oświaty i mówić co jest ekologiczne, co nie jest ekologiczne. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory nie było takich nieprawidłowości na rynku finansowym w zakresie greenwashingu, tak ten stan również się utrzyma. Dziękuję bardzo. Pani Mileno, teraz pani kolej. Zapewniam, że przy kolejnych spotkaniach zmienimy tę kolejność, znaczy przy kolejnych pytaniach zmienimy tę kolejność. Bardzo proszę o komentarz. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, ja dzień dobry Państwu. Najgorzej też mi się zdarza występować w takich dyskusjach, więc ale będziemy zmieniali tę kolejność, żeby była też taka sprawiedliwość i pewna równowaga zachowana. Rozumiem, dzień dobry Państwu, bardzo miło być tutaj na panelu. To ja powiem może od innej strony, bo ja tutaj reprezentuję rynki kapitałowe. Często w mojej pracy współpracuję z inwestorami instytucjonalnymi, którzy no właśnie inwestują w spółki. I muszę powiedzieć, że na rynku kapitałowym tak intuicyjnie rozumiemy temat greenwashingu troszeczkę szerzej. W rozmowach, w dyskusjach pojawia się często słowo greenwashing w odniesieniu do publikowania przez spółki, przez banki informacji, które nie mają finansowej istotności. Bo proszę zwrócić uwagę, że inwestując, zwraca inwestor instytucjonalny, patrzy na finansową istotność danych. I to może się wydawać takie może nieintuicyjne na początku, że mówimy tutaj o kwestiach ESG, a ja tutaj teraz wspominam o finansowej istotności. Ona jest zapewne bardziej wyczuwalna w przypadku sprawozdań finansowych, gdzie możemy sobie policzyć jakiś procent zysków czy aktywów. Natomiast jak najbardziej kwestie ESG mają też swoją istotność finansową i jest to kwestia z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych znalezienia właśnie tych danych, często kilku, które wpływają na przykład na przychody czy na koszty, a więc na przepływy spółek, które wpływają na wydatki inwestycyjne, które wpływają na koszt kapitału takiej firmy. I okazuje się, i to wcale nie tak rzadko, że tych kilku wskaźników, które są uznane, iż posiadają finansową istotność, w sprawozdaniach nie ma. Że z perspektywy odbiorców rynku kapitałowego często mamy do czynienia z długimi, obszernymi raportami na temat zrównoważonego rozwoju, czy też nazwanymi sprawozdaniami na temat informacji niefinansowych, ale pomyślenie o spółce, o jej kwestiach ESG przez pryzmat myślenia o istotności finansowej, okazuje się, że taka prosta analiza luk pokazuje, iż wielu elementów nie ma. Więc tutaj zwróciłabym uwagę, że myślę, iż jest jeszcze sporo pracy do odrobienia. Czytając raporty niefinansowe można zobaczyć, iż nie w każdym z nich. Można przeczytać o interesariuszach, można zobaczyć macierz istotności interesariuszy. Zapewne też z tego względu, akurat w badaniu, które Ernst & Young przeprowadzał i opublikował w listopadzie poprzedniego roku, no połowa badanych inwestorów instytucjonalnych, to było akurat poza Polską robione, wspomniało, iż no są zaniepokojeni tym, iż w raportach nie ma koncentracji na kwestiach istotnych. Więc tutaj szerzej patrząc na tą kwestię greenwashingu, wydaje mi się, że jeszcze sporo do poprawy zostało w sprawozdawczości kwestii ESG. Dziękuję bardzo. No, ja podzielam też pani pogląd, że pomijając jakby fakt, że legislacja dotycząca tej sprawozdawczości, ona jest cały czas w budowie, tak? Czyli to nie jest jakaś taka
struktura, która już jest przynajmniej na jakiś czas zamknięta, ale niewątpliwie to jest coś takiego, co mówiąc kolokwialnie, się jeszcze będzie docierać. My to obserwujemy też na rynku jakby bankowym, tak, że rozumienie tych samych zdań w przepisach czasami jest rozbieżne. Może nie tak w ogóle, ale w niektórych szczegółach owszem, także to nie jest łatwe takie znowu. Dobrze, proszę Państwa, ja pozwólcie, że zadałbym trochę inspirowany tym, co Pani Milena powiedziała w swojej wypowiedzi, pozwolę sobie zadać Wam takie pytanie, które będzie się składało jakby z dwóch części i takie spojrzenie na rynek finansowy czy na instytucje finansowe ze strony i klientów, i właścicieli czy inwestorów. Czy waszym zdaniem, z waszych doświadczeń, z waszych obserwacji, zarówno klienci, jak i inwestorzy czy właściciele, czy tak naprawdę są zainteresowani, nie wiem, zielonymi produktami, to oczywiście klienci, czy tą sprawozdawczością ESG, czy to są, bo niewątpliwie instytucje finansowe zgodnie z przepisami poświęcają na to bardzo dużo czasu, to bardzo dużo kosztuje tak naprawdę zrobienie tych raportów, czy przygotowanie odpowiednich produktów, ale cały czas jest takie w powietrzu zawieszone pytanie, czy raz nasi klienci tak naprawdę są tym zainteresowani, czy są zainteresowani czymś innym niż ceną danego produktu czy usługi, i czy tak naprawdę naszych właścicieli interesują też te kwestie ESG, czy tylko wysokość potencjalnej dywidendy. Jeśli chodzi o klientów, nie wiem, zaryzykowałbym takie twierdzenie, że wojna w Ukrainie pokazuje, że jest grupa klientów zainteresowana czymś innym niż ceną, na co dowodem są te listy hańby czy listy wstydu, to się tam różnie nazywało w różnych krajach, tak, firm, które początkowo deklarowały, że nie wycofują się z rynku rosyjskiego, aczkolwiek teraz coraz więcej tych firm takie deklaracje składa, też pewnie pod naciskiem klientów. Ale takie byłoby moje pytanie, czy jak Państwo oceniają te dwie niezwykle istotne strony na rynku finansowym, tak, czy dla instytucji każdej finansowej, klientów i właścicieli, jaki jest tam odbiór tego ESG, tych działań instytucji finansowych w zakresie ESG. I może bym tym razem proponował, żeby rozpoczął tą serię odpowiedzi Pan Andrzej. Nie słyszymy Pana, przepraszam, chyba mikrofon jest wyłączony. Tak, przepraszam, bardzo dziękuję za pytanie. Dobry podział na tych klientów indywidualnych, konsumentów i całą grupę klientów instytucjonalnych podmiotów finansowych, bo ich zachowania są nieco inne cały czas, tak jak my to postrzegamy w naszej organizacji. Ja mam to szczęście, że pracuję w firmie, która aspekty ESG traktuje na równi z celami finansowymi. Dość powiedzieć, że strategia naszej grupy opiera się na trzech filarach: growth, technology i sustainability, więc to pokazuje, jak ważny ten zrównoważony wzrost jest dla naszej organizacji, a tutaj lokalnie strategia się opiera na czterech filarach. Jednym z nich jest filar positive, który obejmuje swoim zasięgiem właśnie elementy zrównoważonego rozwoju. Więc firma, w której pracuję, jest firmą działającą w sposób zrównoważony, promującą zrównoważone rozwiązania i przekonującą klientów do tego, że rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, inwestycje w zrównoważony rozwój, to jest przyszłość konkurencyjna, przyszłość działania wszystkich podmiotów na rynku. Możemy dyskutować o tym, panowie profesorowie o tym mówili, jakie nakłady będą potrzebne, w jakim horyzoncie czasu. Natomiast myślę, że nikt już dzisiaj nie będzie kwestionować tego, że właściwie firmy muszą działać w sposób zrównoważony, bo w perspektywie czasu, jeżeli w taki sposób działać nie będą, to ich po prostu nie będzie. Konsumenci, ich klienci, ich interesariusze będą wywierać taki wpływ, że działanie w sposób niezrównoważony po prostu nie będzie miało uzasadnienia ekonomicznego. Mówiąc o tych klientach indywidualnych, czy klientach detalicznych i klientach firmowych, rzeczywiście klienci indywidualni chyba cały czas postrzegają produkty bankowe,
przez pryzmat korzyści raczej krótkoterminowych. I tutaj jednak ta cena jest ważna. Było sporo dyskusji w ostatnim czasie, na przykład na Europejskim Kongresie Finansowym o kredytach hipotecznych na stałą stopę. No, system bankowy, banki kredyty na stałą stopę oferują od dłuższego czasu, jednak nie było popytu na te produkty, bo klienci szacowali swoją zdolność kredytową, liczyli koszty odsetkowe i nie byli skłonni podejmować, wydawałoby się, czy nawet można powiedzieć, jesteśmy przekonani, racjonalnych decyzji, kiedy stopy były na maksymalnie niskim poziomie, żeby podejmowali decyzję o wyborze kredytu na stałej stopie, który przynajmniej w dużej części redukował ryzyko stopy procentowej w tym produkcie. A konkluzja chociażby z naszych dyskusji na Europejskim Kongresie Finansowym jest taka, że właściwie to znowu na sektorze bankowym ciąży odpowiedzialność za wyeliminowanie takiego ryzyka z produktu i pojawiały się pytania, pojawiały się propozycje, być może w tej sytuacji nie powinno być w ogóle kredytów na zmienną stopę procentową, no hipotecznych, ale być może też konsumenckich, bo klient czasami nie jest w stanie ocenić tego, co jest dla niego najlepsze. A z drugiej strony mamy całą politykę ochrony konsumenckiej, gdzie właściwie to klient musi być przepytany, musi mu być zaproponowana alternatywa, musi świadomie podjąć decyzję. I tutaj mamy troszeczkę taki chyba jeszcze temat, nad którym musimy popracować i musimy rozwiązać nasze branży działanie w przyszłości. Jeżeli chodzi o klientów instytucjonalnych, to tu muszę powiedzieć, że jest coraz większa świadomość i coraz większe zainteresowanie klientów produktami zrównoważonymi i tu są w stanie klienci płacić nawet więcej za takie produkty, bo wiedzą, że zyskują przewagę konkurencyjną. Już dzisiaj największe korporacje wybierają produkty o charakterze zrównoważonym, czy to są zrównoważone najczęściej zielone obligacje, czy podobne kredyty oparte o wskaźniki zrównoważonego wzrostu, gdzie dochodzą elementy, dochodzą wymogi formalne związane ze strukturyzacją tych produktów na potrzeby uznania ich za zrównoważone, jednak klienci decydują się te koszty ponosić, bo wiedzą, że to jest dla nich przyszłość. No i dochodzą też oczywiście ceny energii i już mówiąc czysto o zielonych inwestycjach, no to ceny energii też są driverem. My obserwujemy w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy po wybuchu wojny naprawdę to przyspieszenie, które w sferze publicznej jest chyba cały czas deklaratywne, to w sferze realnego biznesu pojawia się coraz więcej wniosków kredytowych, coraz więcej inwestycji związanych z odnawialną energią, czy z odnawialnymi źródłami energii, głównie fotowoltaika, na potrzeby właśnie podmiotów gospodarczych, żeby poprawić sobie swój rachunek wyników. Dwie rzeczy łączymy wtedy. Mówimy o właśnie transformacji energetycznej i mówimy o poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dziękuję pięknie. Pawle, mógłbyś nam też to skomentować z punktu widzenia rynku ubezpieczeniowego? Czy tam są podobne tendencje, czy może inne? Jeżeli chodzi o zakłady ubezpieczeń, no to mówimy o zakładach ubezpieczeń na życie i o zakładach ubezpieczeń majątkowych. Ja może zacznę od zakładów ubezpieczeń na życie. Rzeczywiście do tej pory było tak, jeżeli przychodził klient kupić ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny, czyli w zakresie tych ubezpieczeń na życie, to mówił do agenta ubezpieczeniowego, któremu taki produkt chce sprzedać, czy bezpośrednio w okienku na przykład banku, który też tutaj oferuje taki produkt ubezpieczeniowy, produkty inwestycyjne, mówił, że jest zainteresowany tym, żeby ten produkt był bezpieczny, żeby był zyskowny, tak, czy jakiś bardziej wyedukowany klient mówił rentowny, tak. Natomiast niektórzy mówili jeszcze, że musi być płynny, tak? Czyli że ja muszę mieć dostęp, w każdej chwili muszę mieć możliwość wypłacenia tego produktu. W tej chwili obserwujemy takie zjawiska, że zdarzają się klienci, którzy mówią, że no dobrze, ten produkt musi być bezpieczny, rentowny, płynny, ale ja też bym chciał, żeby te środki, które ja wpłacam, były inwestowane w proekologiczne przedsięwzięcia. Także nie jest to zjawisko jakieś takie bardzo masowe, natomiast takie zjawisko obserwujemy i zakłady ubezpieczeń również w Polsce, może
jeszcze trochę jednak w mniejszym stopniu, więcej w Europie, ale również w Polsce są już tak zwane produkty jasnozielone z artykułu 8 takiego rozporządzenia SFDR i albo tak zwane ciemnozielone z artykułu 9 tego rozporządzenia. Także już takie produkty się zdarzają i rzeczywiście klienci już zaczynają depytywać. No to jeżeli chodzi o ubezpieczenia na życie, jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe, no to Państwo wiedzą doskonale, że zakłady ubezpieczeń, można powiedzieć, od bardzo dawna chroniły już te ryzyka związane z klimatem, w szczególności te ekstremalne zjawiska pogodowe i mogliśmy się ubezpieczyć, chociażby sektor rolniczy, tak? Mógł się ubezpieczyć od takich ryzyk jak susza, jak powodzie, jak jakieś deszcze nawalne, czy huragany, czy jakieś wiatry. Także te produkty były już od dawna dostępne. Natomiast w tej chwili ta oferta w zakresie ubezpieczeń majątkowych została uzupełniona na przykład o ubezpieczenia w zakresie instalacji fotowoltaicznych czy elektrowni wiatrowych czy biogazowni i możemy kupić produkty, które chronią przed awarią, tak, przed uszkodzeniem czy przed zniszczeniem takich instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych. Także takie produkty są. Jeszcze z takich innych produktów ubezpieczeniowych, które w dużym stopniu nas wszystkich dotyczą, bo wiele osób ma samochód i musi go ubezpieczyć. Jeżeli chodzi o auto kasko, w tej chwili jest taki specjalny wariant, również niektóre zakłady ubezpieczeń zaczęły oferować specjalne produkty auto kasko dla samochodów tych elektrycznych i tam możemy ubezpieczyć również szkody związane z bateriami, z tymi kablami do ładowania, z wallboxami. Także to jest ten wariant autokasko, który został dostosowany do tego, że coraz większa ilość klientów przysiada się jednak na samochody elektryczne. Także od strony klienta, od strony może interesariuszy, inwestorów, to zakłady ubezpieczeń zgodnie z tą dyrektywą Non-Financial Reporting Directive, ona została tutaj transponowana do polskiego porządku prawnego w ustawie o rachunkowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Te większe instytucje, większe przedsiębiorstwa, w tym większe zakłady ubezpieczeń w swoim sprawozdaniu z działalności muszą zawierać oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Ja rozumiem, że o tych informacjach mówiła między innymi pani Milena wcześniej i to zdanie było takie trochę krytyczne, o ile tak to zrozumiałem. Ja aż taki surowy bym nie był, czytając te oświadczenia na temat informacji niefinansowych wymagane ustawą rachunkowości. Tak jak przeglądałem, to one są całkiem nieźle zrobione. Na przykład w tej chwili pojawiły się już te wskaźniki, te KPI z artykułu 8 taksonomii, tak, gdzie wskazujemy, jaka część naszej działalności jest zgodna z taksonomią, a jaka nie jest. I to jest trochę też nawiązanie do tego pytania o greenwashingu. Tak? Już w tej chwili po prostu ustawodawca unijny dokładnie powiedział, co jest taksonomiczne, co jest nietaksonomiczne. A zmierzam do tego, że interesariuszem moim zdaniem takie mamy feedback od naszych członków, że interesariusze interesują się, tak? Interesariusze interesują się tymi informacjami i czytają te raporty i rzeczywiście one, to co jest zawarte w tych raportach, jest brane pod uwagę przy decyzjach inwestycyjnych, tak? Czy inwestować w daną spółkę, czy nie, czy dana spółka się znajdzie w tej liście takiej inwestycyjnej, czy też się nie znajdzie. Także feedback od członków mamy taki, że te oświadczenia na temat informacji finansowych są brane pod uwagę. Dziękuję. Pani Mileno, jak to wygląda na rynku kapitałowym?
Tak, to ja może jeszcze tutaj panu Pawłowi też odpowiem. Było badanie, jest ono upublicznione w maju 2021 roku, gdzie inwestorzy krajowi instytucjonalni wypowiadali się, jak oceniają sprawozdania i oświadczenia niefinansowe. Około 48% powiedziało, że średnio, około 43%, że nisko. To tak, żeby mieć dane i kontekst patrzenia rynku kapitałowego, ale tutaj jak najbardziej zgadzam się, że inwestorzy instytucjonalni zwracają uwagę na te kwestie. Zapewne wszyscy tutaj i nasi paneliści, i osoby nas słuchające zdają sobie sprawę, iż trend ESG to taki trend długoterminowy, rozpoczął się na rynku kapitałowym i w szczególności za granicą widać, iż coraz więcej środków wpłynie do funduszy, które w swoim zarządzaniu biorą pod uwagę te kwestie. Nie jest to też nic dziwnego, wydaje mi się, pod tym kątem instytucjonalnych jest działanie w jak najlepszym interesie ich klientów. I myśląc o tym, o wyborze spółek, które do portfeli, które będą sobie radzić dobrze w przyszłości, no to inwestorzy instytucjonalni zdają sobie sprawę, iż ta przyszłość będzie bardzo uzależniona od kwestii ESG. I tutaj te firmy będą wygranymi w przyszłości, będą sobie radzić lepiej, tak jak tutaj mój jeden z przedmówców użył sformułowania, że przeżyją, będą działać w przyszłości, to te, które rozumieją i ryzyka, i możliwości związane z kwestiami ESG. Naturalnym jest więc, że to będą firmy i to zaczynają być firmy, które coraz mocniej są preferowane przez inwestorów instytucjonalnych na świecie. Jeśli chodzi o pytania, też nasz krajowy rynek, to w tym samym badaniu, które cytowałam tutaj na początku, zapytano też krajowych przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych, to jaki udział w podejmowaniu ich decyzji będą miały elementy ESG. I ich odpowiedź była, to był 2021 rok, że za 2 lata, czyli w przyszłym roku, no to zdecydowana większość z nich będzie uwzględniać wagę tych wskaźników między 25 a 50%. To jest bardzo duża zmiana w stosunku do tego, co miało miejsce historycznie, więc też jakość danych z zakresu ESG, porównywalność tych danych będzie dla nich istotna i te spółki, które będą potrafiły zaprezentować finansowo istotne dane z zakresu ESG, będą moim zdaniem w kręgu zainteresowania inwestorów instytucjonalnych. Jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych, to tutaj akurat wczoraj NN Investment Partners TFI prezentowało wyniki ankiety, którą przeprowadziło wśród inwestorów indywidualnych i te wyniki akurat no jeszcze tak nie do końca napawały optymizmem, pokazywały, iż to sformułowanie ESG nie jest jeszcze do końca zrozumiane przez klientów indywidualnych czy klientów, którzy inwestują też w fundusze i tutaj praca jeszcze taka u podstaw jest potrzebna, aby też wytłumaczyć, że nie są to tylko kwestie środowiskowe, że czasem to słowo zielone powoduje, iż za bardzo jest nacisk tylko na literkę E, a przecież wiemy, że jeszcze S i G są istotne. Więc tutaj praca do wykonania jest jeszcze, jeśli chodzi o klientów indywidualnych, ale gdzieś te wyniki pokazały też, iż młodsze pokolenia dużo chętniej chcą sięgać i dużo chętniej sięgają po produkty, które mają w sobie, czy też inwestują w kierunku ESG. Dziękuję pięknie. Pani Marto, chciałaby Pani jeszcze tutaj coś dodać? Tak, może dodam jeszcze do tej perspektywy przedstawionej przez panią Milenę, pana Grzegorza i Andrzeja, mianowicie taką perspektywę z punktu widzenia banku inwestycyjnego, który świadczy usługi dla dużych podmiotów, korporacji międzynarodowych. Niekiedy są to podmioty, które działają po prostu na wszystkich kontynentach
na wszystkich kontynentach. I teraz tak, to co obserwuję w swojej instytucji, jeśli chodzi o właśnie produkty czy ofertę produktów właśnie tych, które spełniają właśnie wymogi takiego, takie właśnie zrównoważone, czy odpowiedzialne, czy prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, to chciałam powiedzieć, że nasi klienci, oni też mają swoje strategie, oni też mają swoich inwestorów, którzy kierują do nich określone oczekiwania, no i oczywiście też spełniają określone wymogi regulacyjne i bardzo często ci klienci przychodzą z propozycjami, czy poszukując właśnie finansowania, które pomoże im zmienić model, w którym funkcjonują właśnie, na ten model taki bardziej odpowiedzialny, bardziej zrównoważony. Do tego też są po prostu potrzebne środki, więc instytucja, w której pracuję, stara się właśnie klientom umożliwić przejście z powiedzmy tego modelu takiego, który jest szkodliwy, do modelu, który będzie bardziej zrównoważony. W tym celu opracowany też został taki dokument, to się nazywa Energy Transition Book, który przedstawia właśnie propozycje rozwiązań dla klientów, począwszy właśnie od kwestii związanych na przykład, nie wiem, z transportem morskim czy lądowym, kwestiami właśnie związanymi z finansowaniem różnego rodzaju gałęzi przemysłów, czy nawet technologii i zmiany modelu biznesowego. Także bank inwestycyjny stara się właśnie klientów tych dużych klientów korporacyjnych pomagać im właśnie w przejściu na tą gospodarkę taką bardziej, nazwijmy ją, ekologiczną, adresując równocześnie, starając się równocześnie też zaadresować ich strategie, które oni mają, i też spełnić oczekiwania ich inwestorów. Natomiast obserwuję też oczywiście zdecydowanie mniejszą skłonność do finansowania tych gałęzi, które uznajemy ogólnie za szkodliwe. I jeszcze chciałam zwrócić też uwagę na taki jeden aspekt też ważny, może z punktu widzenia inwestorów, czy chociażby nawet pracowników instytucji finansowej. Akurat reprezentuję bank, który już po rozpoczęciu wojny zdecydował się na wyjście z rynku rosyjskiego. Co prawda nie mam mandatu, żeby tutaj udzielać Państwu jakichś informacji, wszystko można wyczytać w komunikatach prasowych, natomiast możecie też Państwo sobie wyobrazić, z jak ogromnym, jak było wielkie wyczekiwanie i inwestorów, ale też oczywiście pracowników jako takich interesariuszy, też właśnie na tą decyzję, która, no właśnie decyzję wyjścia z tego rynku rosyjskiego, ze wszystkimi właśnie konsekwencjami, jakie się z tym wiążą. Więc podsumowując, może powiem tak, nie oferujemy takich produktów jakby gotowych, które można wziąć ze spółki i dać klientowi, natomiast wspieramy klientów w szukaniu takich rozwiązań finansowych, aby umożliwić im właśnie przejście na ten lepszy model biznesowy, bardziej przyjazny środowiskowo i nie tylko. I no bo generalnie chodzi o to, żeby właśnie służyć społeczeństwu, żeby te środki, które zostaną w to zainwestowane, właśnie służyły społeczeństwu, środowisku i jeszcze innym tutaj interesariuszom. Także z punktu widzenia banku inwestycyjnego to właśnie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Powiem tak, chyba nasi widzowie nie mają tego na swoich ekranach, ale my mamy, to znaczy odlicza się czas do końca, czy przeznaczony na nasz dzisiejszy panel.
i ten czas jest już nieliczony w minutach, ale w sekundach w tej chwili, więc pozwólcie Państwo, że w trosce o utrzymanie, że tak powiem, harmonogramu i sprawności dzisiejszej konferencji zakończymy nasz dzisiejszy panel. Niezmiernie interesujący, bardzo dziękuję za te wszystkie wypowiedzi, dziękuję wszystkim Państwu, że przyjęliście nasze zaproszenie i zechcieliście się podzielić z nami swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami. Niewątpliwie było bardzo interesujące, oczywiście pytanie, które można zadać na temat ESG i interesujących odpowiedzi jest o wiele więcej. Zdradzę kulisy kuchni, mieliśmy pytań zaplanowanych 6, udało nam się tak naprawdę tylko połowę z nich omówić, no ale może będą kolejne okazje. Także chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział wszystkim i pewnie za chwilę pojawi się jakaś plansza, my znikniemy z ekranu. Dziękuję w związku z tym wszystkim widzom też za, mam nadzieję, że uznają to Państwo za interesującą dyskusję i że była ona dla Państwa inspirująca. Dziękuję pięknie jeszcze raz. Dziękuję również. Dziękuję wszystkim uczestnikom, interesariuszom tego panelu. Dziękuję jego moderatorowi. Miło było, to przyjemność po mojej stronie, gościć Państwa choćby online, ale być może już w przyszłości osobiście. Dziękuję raz jeszcze.